gdzie kilka razy widzieliśmy. No naprawdę, zmęczony jest Gongora. Ale tak jak mówiłeś, dla pięściarza zawodowego piekiel nieważne, jest to zero w rekordzie. Im jeszcze jak ma to zero, to za wszelką cenę będzie starał się przetrwać i zachować ten nieskazitelny rekord. Ale obawiam się, że dla Gongory to zero w rekordzie powoli staje się przeszłością. Jeszcze kilka rund i raczej to nie będzie już idealny bilans 18-0, tylko wpadnie tam jedyneczka po stronie strat. No to widzieliśmy w tej rundzie ten moment taki, gdzie ruszył do przodu, Gongora potknął się, tam był mocny prawy, ale również jego dobrą akcję. Taki chciał wrócić do siebie po lewym sierbowym, który on trafił. Zaczynamy drugą połowę pojedynku, 7 z 12 zaplanowanych rund. Ali Achmedow zdecydowany faworyt i po tym, co nam pokazał w pierwszej połówce, no to jest tym faworytem jeszcze większym. A Gongora, no, bazując na doświadczeniu z amatorów, bazując na dobrym przygotowaniu, bo widać, że jest w dobrej kondycji, no próbuje się przeciwstawić temu, tej kazachskiej sile. No teraz ładnie przepuścił ten lewy Gongory Achmedow, od razu widział, że trafił prawym, ponowił akcję. Trafiał z kolejnymi ciosami, no podwójnie lewy i szybki prawy. O to właśnie prosi go Jonathan Banks, żeby ta lewa ręka funkcjonowała, ale jest takim lisem, sprytnym zawodnikiem Gongora. Musi być cały czas skupiony. Pamiętajcie o obronie Achmedow, bo widać, że szuka różnych płaszczyzn, różnych wariantów odpowiedzi Ekwadorczyk. No tak jak teraz. Lewy prosty, prawy podbródkowy, prawy na dół. Aż teraz mało brakowało. Ale widać, Gongora przyjechał się bić, przyjechał boksować. Wie, że to jest trudne zadanie, że czeka go naprawdę duże wyzwanie zawodowe. Natomiast no próbuje, szuka swoich szans. Widzimy statystyka ciosów. No prawie dwa razy więcej trafionych ciosów mocnych do szóstej rundy przez Achmedowa. No ale teraz lewy podwrótkowy podniósł go Gongora Achmedowa. No i teraz dobra kontra, ale odchylił się na centymetry. Ładnie przypuszczając ten lewy sierpowy Gongory. Teraz znowu ładne wyjście unikiem rotacyjnym w lewą stronę wykonania Achmedowa. A tam rozcięcie pojawiło się pod okiem Achmedowa. Ale też widać, z czego kolejny raz zderzają się panowie głowami, a Gongora się uśmiecha. Zadowolony z siebie. No ale teraz puknie mu to oko, teraz prawy sierpowy. No taka nieprzyjemna kontuzja, rozcięta pod okiem skóra, tam było zderzenie głowami, ale to też świadczy o tym, że te lewe sierpowe Gongory już kilka razy trafiły w to miejsce Achmedowa. A myślę, że to może tylko spowodować nam to, że Mr. Achmedow przyspieszy. Taką pewnie komendę usłyszy od swoich trenerów, że kontuzja może się pogłębić, więc lepiej nie ryzykować, tylko wrzucić wyższy bieg. A bo Gongora poluje na to oko. No teraz próbował się zawiesić troszkę. Jakby to po oddech, cały ciężar pojeździł na barkach Gongory Achmedow. No i teraz prawej, ale umie odpowiedzieć z gardy po przyjęciu ciosu Gongora. No to jest duża umiejętność, no widać, że też nabrało. Teraz chce się rozpędzić, widzę, że ta kontuzja jest coraz większa z rundy na rundę i teraz będzie aktywniejszy, również stara się być Gongora. No to była chyba najlepsza runda w wykonaniu Gongory. Po tych ogromnych kłopotach, jakie miał w szóstym starciu, to siódme naprawdę wyglądał bardzo dobrze. Ach, szkoda, że nie. A widzimy teraz, naprawdę głębokie jest to rozcięcie. No i czyżby to miała być szansa dla Gongory? Niespodziewanie troszkę po tym, co widzieliśmy w pierwszych kilku rundach, a w szóstej to przyspieszenie Achmedowa, to teraz ta siódma runda najlepsza w wykonaniu pięściarza z Ekwadoru. Zobaczmy teraz, świetny ten lewy podbródek w wykonaniu pięściarza z Ameryki Południowej. Naprawdę duże słowa uznania. No, nie widział tego ciosu, mógł się zakończyć ten cios knockdownem albo liczeniem. No ale idealnie w tempo wyprowadził to uderzenie
Gongora. No jeszcze wizyta u lekarza. Upewnił się Frank Gentile, że wszystko w porządku, że może kontynuować ten pojedynek. Aliakhmedow. Ósma runda. No im dalej w las, tym więcej drzew dla Achmedowa. Początek był lekki, miły i przyjemny. Dominacja, kontrola, a teraz zaczęły się kłopoty. To może powodować jakieś takie nerwowe poczynania. No ale widać, taki bardziej rozluźniony z Gongora i potrafi przyspieszyć. Chyba jakby trochę widział, że ta kontuzja oka deprymuje Achmedowa, ale teraz prawy sierpowy idealnie w tempo na ruchy Achmedowa. Achmedow prawym sierpowym też odpowiada. No i szuka tej lewej ręki, żeby jeszcze mocniej rozbić to oko Achmedowa Gongora. Dzieje się, naprawdę dzieje się. To może być porażka Achmedowa, jeśli tutaj to będzie tak wyglądać w kolejnych rundach. On może mieć coraz większe kłopoty. A w pewnym momencie sędzia może po prostu przerwać walkę. Ale piękny teraz prawy sierpowy, lewy sierpowy. Prosto na szczękę, troszkę spóźniona ta reakcja po wywrotu gardy wykonania Achmedowa. Wstrząsnął tymi uderzeniami Gongora. Widać, że nabiera pewności siebie. Już nie czuje takiego zagrożenia tych silnych pięści Achmedowa jak na początku pojedynku, szczególnie tej drugiej rundy. Teraz jakby coraz pewniej przyjmuje inicjatywę w tym pojedynku Ekwadorczyk. Tak, poczuł swoją szansę, zwietrzył szansę, zauważył, że ta walka jest do wygrania, że można sobie poprawić rekord i wpisać najcenniejszy skalp do bokserskiego CV. Otóż ambitne plany ma Gołowkin odnośnie Aliakhmedowa, ale teraz lewy na lewy, kolejny lewy, wstrząsnął Achmedowem. Podskoczył, pokręcił głową, że nie czuje tych ciosów, ale widzi Gongora. Proszę zwrócić uwagę, nie spieszy, nie przyspiesza. Wie, że to jest pojedynek 12-rundowy, a konstruktywnie rozbija tą gardę i pewność siebie Achmedowa Carlos Gongora. Dobry fragment pojedynku w wykonaniu Ekwadorczyka. Taki był zmęczony po tej szóstej rundzie. Wydawało się, że już długo to nie potrwa. Tymczasem siódma dobra, ósma bardzo dobra. No i poluje, i szuka, i przecież on może trafić. Może to wykorzystać, ten gorszy fragment Achmedowa. Widzieliśmy, no teraz trafi prawym, był aż Achmedow. I cała seria przyspiesza, rusza mocnymi sierpowymi. Cofnął się na liny, ale ma to umieć, potrafi się bronić przy tych linach. Widać ten backhand, te doświadczenia, ale kolejny mocny prawy overhand spada na głowę Ekwadorczyka. No i te, widzimy te z tego ujęcia kamery, również mocno porozbijany jest Achmedow. Kolejny prawy. No, bardzo ciekawe, jak ta walka się będzie rozwijać. Jeszcze kilka rund zostało. Samsung. Ale kompletnie inny obraz pojedynku niż w pierwszych rundach. Myślę, że Achmedow może być coraz bardziej zdenerwowany. No ale oczekiwaliśmy na takie emocje w tym pojedynku i naprawdę nie jesteśmy zawiedzeni. Zmienia się ta sytuacja, widzimy ten dobry matchmaking, naprawdę równo zestawieni zawodnicy. Dużo zmiany sytuacji, no i jeszcze przed nami te końcowe rundy, które mogą być decydujące o wyniku tej walki. No, nie widać śladów walki na twarzy Gongory. No, może po prostu twardy zawodnik, że się nie daje porozcinać, ale no, jak spojrzymy na twarz Achmedowa, no to to coś tam widać. I ci go dopadnie, i tak, taki komunikat usłyszał od swoich trenerów Carlos Gongora. Oni też wiedzą, że ten pojedynek jest do wygrania. No i co na to Achmedow? Jak on zareaguje na tę, no, nie najciekawszą sytuację? To jest sprawdzian dopiero. Nie tylko bokserskich umiejętności, przygotowanie siły, ale też charakteru. No potrafi bić się z gardy, przyjąć cios
Gongora. Ale teraz lewy sierpowy szukał mocnego, bo tych dwóch po lewym prawym przyjętym na gardzie wydłużył tą serię Achmedow. Ale również znowu dobra akcja, naprawdę walka w środku ringu. To, co pokazuje, że jeden i drugi o to walczą o uzyskanie pozycji, o uzyskanie przewagi w tej rundzie. No i dobry, sprytny, krótki, lewy powrótkowy kończący tą serię w wykonaniu Gongory. No, niespodziewane tarapaty Achmedowa. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. I do połowy pojedynku tak to właśnie wyglądało. Jak to czasem jeden, czasem przypadkowy cios potrafi zmienić dużo w boksie. To rozcięcie ewidentnie... Ale teraz cała seria. Trzy razy trafiony na czysto z opuszczoną gardą Achmedow. Przyjął mocne uderzenia. Teraz mrugnął tym okiem, jakby przeszkadzała mu coś, to coraz wyraźniej ta kontuzja. Minuta do końca dziewiątej rundy. Naprawdę to jest moment, w którym Carlos Gongora może zapracować na sprawienie sensacji. Jestem bardzo ciekawy teraz tej statystyki ciosów. Widzieliśmy po połowie pojedynku, że dużą przewagę w zadanych i w celnych uderzeniach miał Akhmedow. A teraz ta druga część już wyraźnie i coraz mocniej pod dyktando Carlosa Gongory. No ale teraz od prawej odpowiedzi Gongory. Ale coraz pewniej, coraz śmielej spycha do tyłu Achmedowa, pokazując swoją przewagę, że ma kontrolę nad pojedynkiem i to on chce dyktować w końcówce tej walki swoje warunki. Ale nam się zrobił pojedynek niespodziewanie. Wydawało się, że Achmedow po prostu będzie wygrywał kolejne rundy, potem wrzuci wyższy bieg i zakończy całe zawody, a tymczasem w tej rundzie to on jest w tarapatach, to on się musi bronić przed tym, żeby nie zostać znokautowany. Carlos Gongora naprawdę pokazuje nam się tutaj z fenomenalnej strony kawał dobrego boksu, kawał twardego zawodnika. No, paskudne to rozcięcie. No ale na szczęście Catman jest w stanie opanować Paulo Querido. I tutaj Max Gołowkin jako asystent, jako tłumacz. Słyszeliśmy po angielsku. To ależ ta seria była fenomenalna, jeszcze zakończona tym podbródkiem. No naprawdę dostaje największe lanie w karierze, jak na razie Ali Achmedow. No to właśnie ta akcja i ten podbródek, opuszczona garda, cofnął się do tyłu i później jeszcze dwa ciosy czysto przyjęte przez Achmedowa. Potrafi znaleźć ten timing, ten moment Gongora. Runda dziesiąta. No i zobaczymy, z jakim nastawieniem teraz już wchodzi w ten pojedynek. Końcówkę tej walki Gongora. No i teraz pewnie Achmedow żałuje, że ten pojedynek jest zaplanowany na 12. Jakby był na 8 albo 10, to już byłoby wszystko fajnie, bo pewnie przetrwa. A czy następne dwie rundy jeszcze będzie w stanie tego naporu wytrzymać? To wcale nie jest takie pewne. Też pytanie, jak ta kontuzja oka będzie się pogłębiać. A Gongora, który wygląda w połowie pojedynku na piekielnie zmęczonego, teraz nagle wiatr w żagle i płyniemy. Dawaj do przodu.